gwiazdek przyznanych, ale tak naprawdę standard jest czterogwiazdkowy, więc zobaczycie, jak to fajnie wszystko wygląda. Zapraszamy. Wchodzimy właśnie do pokoju standardowego. Zobaczcie, ile miejsca jest. Zobaczmy, jak prezentuje się łazieneczka. I kolejny plus. Ogromna łazienka. Zobaczcie. Prysznic. Naprawdę rozmiary absolutnie nie hotelu dwugwiazdkowego. Cztero. I jeszcze ostatni look na ten pokój. Znajdujemy się w kolejnym pokoju standardowym. Jak widzicie, jest troszeczkę mniejszy. Cena jest ta sama, co za pozostałe. No, oprócz apartamentu, wiadomo. Pokażmy może taras. Jesteśmy na tarasie. Nie myślcie, że to należy do jednego pokoju. Tu akurat jest tak wszystko rozmieszczone, że każdy pokój, o, po prostu sobie osoba wychodzi i stoliczek i korzysta. Ogromne TV i zajrzyjmy do łazieneczki. Zastrzeżeń brak. Kolejny pokoik. Taki sam jak poprzedni, tylko inne ułożenie, jak widzicie. On jest troszeczkę mniejszy, jak tamte pozostałe. Tarasu nie będę pokazywał, bo jesteśmy w tym ciągu takim, gdzie taras jest dla wszystkich na tym piętrze, więc pokoje są, jak widzicie, każdy taki sam, tylko no, troszkę inny tutaj wystrój. Jeśli chodzi o ceny, no to tak jak zawsze nie podajemy cen, ale bo na pewno się zastanawiacie, jaka jest różnica między tymi olbrzymimi pokojami, a na przykład takim. Więc ku zaskoczeniu, cena za ten pokój i za ten powiększony to jest różnica dosłownie 10 zł. To jest niewiarygodne, ale tak jest. Może jeszcze jedną rzecz wspomnę o internecie. Tak jak już mówiłem wcześniej, w pokojach jest internet Wi-Fi, router w każdym pokoju i na korytarzu też. Także tutaj widać, że hotel naprawdę zadbał o gości. Jesteśmy w kolejnym pokoju, również standardowym. Zobaczcie, ile miejsca. Naprawdę robi wrażenie. Łazieneczka podobna, więc tutaj akurat nie pokazuję. Tutaj jest ciekawa sprawa. Oczywiście w pokojach jest zakaz palenia, ale tutaj jest opcja palarni. Więc każdy sobie wchodzi i pali. Fotel dla bossa. Chcemy Wam pokazać panoramę z pokoju. Jak widzicie, jest bardzo wysoki stan rzeki Sam po ostatnich ulewach. A tam na wprost jest skansen. Tym razem jestem w apartamencie. Mnie osobiście styl
się bardzo podoba. Łazieneczka. Troszkę mniejsza niż w pokojach standardowych, co dziwne, no ale tak, jest po prostu ułożenie pokoju, ale nie znaczy, że pokój jest mały. Zaraz zobaczycie. Bardzo ciężkie meble, starodawne, utrzymane. Tutaj wchodzimy do kolejnego pokoju. Zobaczcie. Starodawne radio. Chciałem jeszcze wspomnieć, że każdy pokój oczywiście ma internet i w każdym pokoju jest router. Nie na korytarzu, czy tylko każdy po prostu bezpośrednia linia. Do dyspozycji w apartamencie mam jeszcze dość sporych rozmiarów garderoby, jak widzicie. Także można się zalogować nawet na parę tygodni. Zaraz pokażę jeszcze taras. Zobaczcie, jak ogromny taras jest do apartamentu. I panorama Sonoka. Sala restauracyjna. No to czas na spa. Od razu po wejściu do spa mamy solarium. Tutaj znajduje się taka przebieralnia plus szafki, jeżeli nie jest to gość hotelowy, tylko przyjeżdża sobie prywatnie do spa. Łazieneczka, tu mamy prysznic. Bardzo ładnie prezentuje się jacuzzi. Lampa na podczerwień. Sauna mokra. Tutaj są stosowane olejki, jeżeli ktoś ma ochotę. Sauna sucha. I tutaj mamy masaże. Zarówno po tej stronie, jak i po tej. Do dyspozycji gości jest też basen. Tak wygląda hotel Bona. Jak widać, potężne solary do grzania wody w basenie. Na samej górze znajduje się apartament, który widzieliście. I cały taras należy do tego apartamentu.
A teraz podsumowanie hotelu Bona. Co nas najbardziej urzekło w tym hotelu? Przede wszystkim duże, przestronne pokoje urządzone w pięknym stylu, co sami mogliście zobaczyć. A drugą taką rzeczą są przepyszne ciasta w restauracji. Są to ciasta wypiekane w restauracji domowymi sposobami. Także serdecznie zapraszamy tutaj nie tylko na nocleg, ale nawet gdy będziecie przejazdem, zapraszamy wstąpić do restauracji na przepyszną kawkę i przepyszne ciasta. Ogólnie cały hotel polecamy.